Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest zastosowanie całki oznaczonej do obliczania pola figury, która jest ograniczona danymi prostymi oraz krzywymi. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, coś do rysowania także i tutaj kalkulator się przyda Wam na pewno i jakieś kolory, wzory na całki ewentualnie także, jeżeli nie pamiętacie, i możemy rozpoczynać. No więc mamy obliczyć pole figury zamkniętej pomiędzy prostymi x równa się 0, x równa się 2 oraz krzywymi y równa się sinus px i y równa się x kwadrat plus 1. No więc narysujmy na początku to, co tutaj nam kazano. I teraz tak, rysujemy sobie układ współrzędnych i teraz tak, na początku zaznaczymy sobie nasze proste x równa się 0 i x równa się 2, czyli tu jest x, tu jest y i teraz weźmiemy sobie tutaj, będzie jednostka, 2 i teraz tak, tu jeszcze zapiszemy 0, weźmy kolor i tak, x równa się 0 to jest prosta pionowa prostopadła do osi x, no i tak samo przechodząca przez 0, tutaj natomiast jest prostopadła przechodząca przez 2. No i teraz tak, czyli mamy naszą prostą x równa się 0, x równa się 2 i teraz co z tymi krzywymi? No więc rozpoczniemy od tej, która może sympatycznie wygląda, od funkcji kwadratowej. Jak to zrobić? Otóż, moi drodzy, tak, funkcję kwadratową możemy zrobić z tabelki. Dla tych, którzy pamiętają, można tylko przesunąć o jedno oczko do góry ten podstawowy wykres funkcji i my tutaj skorzystamy troszeczkę tak, jakby to powiedzieć, z wiadomości, że nasze pole figury ma być zamknięte między prostymi, więc jeżeli ja już narysowałam tu dwie proste, to znaczy, że nasza figura gdzieś między tymi będzie się znajdowała, więc my sobie wybierzemy tylko kilka punktów z tego zakresu i na przykład weźmiemy sobie 0, 0 do kwadratu plus 1 to jest 1, czyli tu będzie punkt numer 1. 1 do kwadratu to jest 1 plus 1 to będzie 2, czyli tu będzie 1 i 2. No i 2 do kwadratu to jest 4 plus 1 to będzie 5, czyli 2, 3, 4, 5. I wiemy, że tu ma być parabola, czyli znając mniej więcej kształty paraboli, dowiemy się, że to wygląda w ten sposób. Oczywiście ona się będzie ciągnęła, odbijała tutaj w ten sposób i będziesz sobie szła tutaj do góry, ale nas interesuje tylko ta prawa część. I teraz mamy tę prostą i co z tym wykresem numer 2? Do niego sobie ułożymy tabelkę, no bo teraz co zrobić, kiedy wkracza nam funkcja trygonometryczna? No tu się nie ma co bać i też będziemy korzystać tu z punktów z tego obszaru i weźmiemy sobie 0, 1 oraz 2, albo może 0, 1, druga, jeszcze weźmiemy 1, 3 drugie, żeby tych punktów może trochę więcej było, oraz 2. I podstawiamy za x. No więc tak, pi razy 0 to jest 0, czyli sinus 0 wiemy, że to jest 0. Pi razy 1 druga to jest 1 druga pi. Sinus 1 druga pi to jest 1. Pi razy 1 to jest pi, sinus pi to jest 0. Pi razy 3 drugie to są 3 drugie pi. Sinus 3 drugie pi to jest minus 1, no i pi razy 2 to jest 2pi, sinus 2pi to jest 0. I teraz, moi drodzy, sobie to zaznaczamy, czyli tu mamy 0, 0, 1 druga i 1, czyli gdzieś tutaj pod tym, potem mamy 1, 0, potem mamy 3 drugie i tutaj gdzieś jest minus 1, no i 2 oraz 0. I teraz sobie narysujemy, one się nie stykają tutaj, bo wiemy, że dla jedynki tutaj, dla jednej drugiej to będzie 1/4, 1,1/4, czyli troszeczkę więcej, czyli się nie stykają na pewno. I teraz to będzie wyglądało, oczywiście to se idzie w tę stronę i tu se idzie w tę stronę, tak żebyście tutaj nie pomyśleli, że to się kończy. I tu pomiędzy tymi czterema elementami, które narysowaliśmy, ma powstać nam obszar. I jedyne wyjście, które widzimy, które ograniczają 4 naraz proste i krzywe, to jest ten obszar, który ja teraz sobie tutaj będę kolorować. Taki nietypowy dosyć, jeżeli chodzi o kształt. No i zobaczcie, my chcemy policzyć pole takiego obszaru. To jest dopiero ciekawe. Jak to zrobić, korzystając z całki oznaczonej. No więc korzystając z całki oznaczonej musimy ten obszar, po pierwsze wiemy, że on ma być odkądś dokądś. No i jesteśmy w stanie określić to dosyć łatwo, biorąc pod uwagę x-a, bo dla x-a on jest od 0 do 2, tak jak ograniczają go te proste. Czyli nasza całka oznaczona będzie od 0 do 2. I teraz w nawiasie odejmujemy wykres funkcji, wzór tej funkcji, która leży na górze obszaru, minus ta, która leży na dole. I na górze naszego obszaru leży funkcja kwadratowa. Jej wzór to jest x² + 1 minus, a na dole leży ta dziwna krzywa, którą było sinus pi x. I oczywiście po dx. I tu tak wygląda nasz wzór i moi drodzy, ja tu mogę powiedzieć, że to jest właśnie nasze pole, które za chwilę otrzymamy. I teraz zamieniamy sobie to tutaj na nawias kwadratowy, ponieważ te całki, które uzyskamy, nie będą takie trudne, bo całka z x² to jest x³/3, całka z 1 to jest x, a całka z sinusa pi x, możecie ją sobie gdzieś obok policzyć metodą podstawiania, to będzie plus 1/pi razy kosinus pi x i oczywiście tu cenie piszemy i od 0 do 2. I teraz musimy podstawić to, co mamy, ten nasz przedział. Na początku zawsze wstawiamy liczbę, która jest na górze, czyli tą większą, czyli 2, minus i wstawiamy za x 0. Czyli na początek wstawiamy 2, czyli 2/3 to jest 8/3, tutaj będzie plus 2, plus 1/pi razy kosinus 2pi, bo jak za x wstawię 2, to będzie 2 razy pi, czyli 2pi, minus i wstawiam teraz 0, czyli tu będzie 0, a tu będzie minus 1/pi razy kosinus 0. No i w sumie najbardziej interesują mnie te kosinusy, więc tak, ile wynosi kosinus 0? Kosinus 0 wynosi 1, czyli tu będzie 1/pi po prostu zostanie. Natomiast kosinus 2pi, zastanówmy się, możemy to odczytać z wykresu, możemy też gdzieś z tabelki i to wynosi też 1. Czyli tu będzie 1/pi minus 1/pi, czyli to się do 0 redukuje i zostaje 8/3 plus 2. 8/3 to są 2 całe i 2/3, czyli ostatecznie to będą 4 całe i 2/3. Czyli tyle wynosi pole naszej figury, która no, wyszła nam i w sumie klasycznymi wzorami byśmy tego na pewno nie zdołali policzyć. No i cóż, moi drodzy, to jest koniec naszego zadania. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych z zastosowaniem całki oznaczonej, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.